Witam na drugiej części konferencji prasowej. Do Państwa dyspozycji jest Damian Kądzior. Proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry, Piotr Wilczy z Polskiej Agencji Prasowej. Panie Damianie, wracać jeszcze do tego jesiennego meczu z Górnikiem w Zabrzu, bo on taki był dramatyczny. Witam wszystkich. No, wydaje mi się, że już trochę czasu od tego meczu minęło, tak więc no, już nie ma co wracać. Górnik w tym momencie ma też innego trenera, my też mamy innego trenera, tak więc wiele rzeczy się zmieniło i wydaje mi się, że jakichś tam szerszych wniosków już z tego spotkania wyciągnąć, trenerzy nie będą wyciągać raczej. Myśli pan, że Górnik jest w tym momencie takim samym rywalem jak był wtedy, mocniejszym, słabszym po tym zawirowaniu? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się ogólnie, że Górnik ma dobry zespół i my przede wszystkim też skupiamy się na sobie i mecz, który odbywał się w tamtej rundzie, no, był w zupełnie innych okresach, tak? I formy obu zespołów i też my graliśmy wtedy na wyjeździe, tak więc tu zupełnie nie ma co porównywać tych spotkań. A w tym miejsce w tabeli zdobyć punktowa przed takim meczem pana zdaniem w ogóle ma znaczenie, czy to jest... No na pewno, bo oba zespoły wiedzą, o co grają w tym sezonie, tak? Widzimy, jak wygląda liga, że można powiedzieć 10 drużyn jest zamieszanych w walkę o utrzymanie, tak więc na pewno każdy mecz z Górnikiem, odkąd ja jestem w Piaście, to każdy mecz z Górnikiem był ciężki. Dwa mecze były zremisowane, jeden wygraliśmy, tak więc mam nadzieję, że podtrzymamy tą serię bez porażki, a uda nam się to spotkanie jutro wygrać. Jesień w wykonaniu Piasta była punktowo taka, no, niezbyt dobra. Myśli pan, że to już jest ten Piast, który się rozpędził na właściwe, do tego właściwego momentu, czy to jeszcze wam do tego optimum brakuje? Na pewno, no, ostatnie 4 spotkania to jest 10 punktów, natomiast jakoś daleko nie odjechaliśmy w tej tabeli, dlatego zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wystarczy tylko punktować, tak jak pan powiedział, w tej pierwszej części sezonu, ale musimy dalej to kontynuować, bo tyle punktów, ile mamy, no to raz, że nas nie zadowala, a dwa, też inne zespoły też będą wygrywały, tak więc tu w każdym meczu po prostu trzeba zdobywać punkty i mam nadzieję to, że ten dobry okres da nam jeszcze takiego dodatkowego kopa do tego, że możemy, że my jesteśmy właśnie drużyną, która nie zasługuje na miejsce, w którym jest. I do końca sezonu mamy jeszcze 9 meczy, tak więc po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby w każdym meczu zdobywać jak najwięcej punktów. Mówi się o Górniku w kontekście Łukasza Podolskiego, że to on tam tą grę prowadzi, kreuje. Czy twoje zdanie rzeczywiście to jest, jak się wyłączy z gry Łukasza Podolskiego, tak jak to miało miejsce w przypadku Legii Warszawa, to będzie łatwiej wygrać, czy tam też może jest potencjał jeszcze inny? No ale akurat w tym meczu Górnik też nie wygrał, tak? Tak więc no ciężko mi powiedzieć. Na pewno jest to klasowy zawodnik, tak? Jak na warunki ekstraklasy, no mistrz świata. Nie wiem, czy mieliśmy w historii taką sytuację. Też oglądając mecze Górnika widać, że ten zawodnik ma duży wpływ na grę Górnika. Natomiast my też mamy bardzo dobrych i linię środkową, i obrońców, tak więc wierzę w to, że uda się po prostu zatrzymać w dniu jutrzejszym. Nie da się uciec od tego, że są to derby i pewnie też w szatni u was troszeczkę inaczej się do tego meczu podchodzi, chyba że się mylę. Na pewno. Wydaje mi się, że ogólnie derby to przede wszystkim kibice i dziennikarze też w takim kontekście patrzą na to, że jest to jeszcze ważniejszy mecz niż jakiś inny w tym sezonie. Natomiast nam trener zawsze powtarza, że każdy mecz jest za 3 punkty i ten mecz jest tak samo za 3 punkty. Natomiast z drugiej strony jest troszkę taka większa, można powiedzieć, żeby jeszcze dla naszych kibiców dostarczyć takiej radości, że wygrywając derby po prostu oni czują się też mocniejsi. Tak więc my zrobimy wszystko, żeby w dniu jutrzejszym zaprezentować się jak najlepiej i żeby 3 punkty zostały przy Okrzei. Został ktoś jeszcze w Górniku z czasów, kiedy tam grałeś? No tak ostatnio właśnie analizowałem i chyba już nie. Daniel Bielica w bramce, no wtedy nie był podstawowym bramkarzem, ale trenował z nami i wydaje mi się, że więcej zawodników już chyba nie ma. Właśnie patrząc z perspektywy zawodnika, czy te zmiany w Górniku bardzo takie częste i takie duże są powodem tego, że tak utytułowany klub jednak gdzieś tam ciągle musi walczyć o utrzymanie.
No to akurat nie jest pytanie do mnie. No, w momencie, w którym ja byłem w Górniku, no trochę inaczej to wyglądało. Dlatego też ciężko mi się wypowiadać na temat tej sytuacji w Górniku. No, ja jestem zawodnikiem Piasta i skupiam się na tym, żeby u nas było jak najlepiej, tak? Natomiast no, gdzieś też w Górniku jest dużo zmian i mam nadzieję, że po tym meczu z Piastem no to już będzie lepiej to wyglądało, ale my jutro gramy o 3 punkty i chcemy, żeby troszkę też odjechać temu dołowi w tabeli, żebyśmy tą końcówkę sezonu już mieli troszkę spokojniejszą. Fakt właśnie, że bo ciut uciekliście ze strefy spadkowej oczywiście, ale wciąż z niewielką różnicą, to powoduje taki, że trochę spokojniej, no bo mimo wszystko to jest niebezpiecznie w dalszym ciągu, ale, no ale z drugiej strony chyba łatwiej się przystępuje do meczu z 10 miejsca niż tam, nie wiem, z 16. Na pewno już my mieliśmy w tym sezonie takie mecze, czy z Jagiellonią jak zaczynaliśmy, byliśmy w strefie spadkowej, później z Lubinem też graliśmy, można powiedzieć, taki mecz, że jakbyśmy nie wygrali, to różnie mogło to wyglądać, ale to też pokazuje, że ten zespół po prostu radzi sobie z tą presją i niezależnie od tego, na którym miejscu jesteś w tabeli, po prostu trzeba dawać się wszystko i po prostu wygrywać mecze, bo tylko to daje nam szansę i walkę o to, żebyśmy jak najszybciej po prostu utrzymali się w tym sezonie w Ekstraklasie i wydaje mi się, że ten mecz z Górnikiem no to jest taką kolejną okazją do tego, że pomimo tego, że jesteśmy na 10 miejscu, ale każdy ma z tyłu głowy, że widzi jak wygląda tabela i tu nie ma mowy o żadnym rozluźnieniu, a wręcz po prostu chcemy kontynuować tą naszą dobrą serię, bo to też może nas wywindować jeszcze w górę tabeli. Czy ta przerwa reprezentacyjna Wam pomogła, czy też przeciwnie, jeśli chodzi o atmosferę wśród zawodników? Przerwa przede wszystkim, no dostaliśmy też kilka dni wolnego, tak? To już rozmawialiśmy też o tym wcześniej, że my dość wcześnie zaczęliśmy przygotowania do tego sezonu, będąc świadomym tego, że o co walczymy w tym sezonie. I można powiedzieć, po tych 4 miesiącach to było pierwsze takie jakieś wolne nasze dłuższe, że mogliśmy chwilę odetchnąć, tak więc trzy dni odpoczęliśmy, natomiast po powrocie do treningów no, odbywaliśmy już takie solidne treningi przygotowujące nas do tej najważniejszej części sezonu, jaka jest przed nami. Dlatego z jednej strony fajny czas na odpoczynek, ale też kilku zawodników pewnie miało chwilę czasu, żeby wyleżeć urazy, ale też wróciliśmy i trenowaliśmy naprawdę solidnie przez te kilka dni i ten tydzień też zaczęliśmy już mikrocyk do Górnika. Dzisiaj mamy ostatni trening i mam nadzieję, że ta chwila odpoczynku i ta ciężka praca też się przyłoży jutro na naszą dobrą grę. I czy bierze Pan jakoś personalnie te nerwy, jeśli chodzi jako były zawodnik Górnika, może bardziej pewny siebie przez to? Znaczy personalnie nie, ja już... To też nie są moje pierwsze derby. Można powiedzieć, jak przychodziłem do Piasta i zaraz już jechaliśmy na Roosevelta, no to czułem się troszkę tak dziwnie w tamtym momencie, bo to był mój taki powrót do Ekstraklasa. Jedyny sezon, który zagrałem w Ekstraklasie, no to był w Górniku i można w tamtym momencie troszkę inaczej, można na to powiedzieć, patrzyłem. Natomiast teraz jest to dla mnie mecz tak jak każdy inny i po prostu chcę zrobić wszystko, żeby jak najbardziej pomóc naszej drużynie. Żebyśmy jutro wygrali i cieszyli się z tych 3 punktów. Nie mam więcej pytań, to dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.